Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu z serii Projekt Azja w Strefie Kultur Uniwersytetu SWPS. Zapraszam bardzo różnych gości, rozmawiamy na bardzo różne tematy o Chinach, o Korei, o Japonii. Ostatnio rozmawialiśmy o Japonii i o tym, jak się tam żyje. Dzisiaj będziemy mówić o Korei, a tak dokładnie o pracy z Koreańczykami. Zaczniemy od takiego punktu wyjścia dram koreańskich, ale wejdziemy dużo, dużo głębiej i będziemy mówić o kulturze pracy i w ogóle kulturze koreańskiej. Podczas tych webinarów staram się mówić z moimi gośćmi o polityce, o kulturze i jakoś równoważyć te tematy. Ostatnio mieliśmy kilka webinarów, łącznie z dzisiejszym, bardziej skoncentrowanych na tematyce kulturalnej. Niedługo, bo już w grudniu wracamy do twardej polityki i do Chin, a na razie zostajemy w Korei. Pamiętajcie, że jest to webinar na żywo, także zapraszamy bardzo serdecznie do zadawania pytań na czacie. Na tyle, na ile będę mógł, te pytania będę wplatał w naszą rozmowę i bardzo mi będzie miło, jeżeli rzeczywiście będziecie chcieli w tej rozmowie razem ze mną i z moim gościem uczestniczyć. A moim gościem jest Ewa Chwilczyńska, koreanistka, menedżerka kultury, osoba, która ma bardzo szerokie, bo prawie 15-letnie doświadczenie pracy w koreańskich firmach, więc chyba wie najlepiej, jak się w tych firmach pracuje i jak wyglądają relacje zawodowe z Koreańczykami. A ponieważ wielokrotnie była w Korei, spędziła tam nie tylko rok na Uniwersytecie Yonsei, gdzie uczyła się koreańskiego, ale również później w swoim doświadczeniu zawodowym wielokrotnie była w Korei, więc będzie nam w stanie powiedzieć, jak to wygląda nie tylko w kontekście koreańskich firm działających w Polsce i w innych krajach europejskich, ale również Korei. Dzisiaj Ewa Chwilczyńska pracuje w Instytucie Adama Mickiewicza, gdzie zajmuje się współpracą kulturalną z Koreą. Ma doświadczenia zatem i biznesowe, i kulturalne. Bardzo, bardzo szerokie. Ewa, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witaj Marcinie, witam Państwa serdecznie. Zacznijmy w takim razie. Punktem wyjścia są koreańskie dramy. Ja te dramy czasami oglądam rzeczywiście i widzę tam szefów jakichś wielkich firm, którzy mają puste biurka, nic nie robią, cały czas się wpatrują w smartfony. Jak tylko ktoś im mówi, chodźmy gdzieś się spotkajmy, to rzucają wszystko, wychodzą i się spotykają. Wygląda na to, że nic nie mają do roboty. Natomiast jak spojrzymy na taki, można powiedzieć, etos koreański pracy, no to jest to przynajmniej taki stereotyp Koreańczyków, którzy pracują od rana do wieczora, są bardzo pracowici i nie mają w ogóle czasu wolnego. Czy w Twoim doświadczeniu rzeczywiście jest tak, że Koreańczycy strasznie, strasznie dużo pracują? Tak, z mojego punktu widzenia pracują dużo, ale faktycznie raczej pracują zrywami. To znaczy to nie jest tak, że to jest ciągle ten sam, na tym samym poziomie, jakby poziom zapracowania, że tak powiem. Tylko jednak kiedy faktycznie zaczyna się robić gorąco, kiedy już jest sytuacja, że projekt należy zrealizować, to wtedy wszystkie siły są koncentrowane na tym, żeby ten projekt został zrealizowany, co też kończy się często nad godzinami albo pracą wręcz wieczorem czy do późnej nocy. No dobrze, a powiedz mi, czy te nadgodziny nie wynikają czasami z tego, że rytm pracy jest różnie rozłożony w ciągu dnia? Pamiętam takiego znajomego, który pracował w bardzo dużej koreańskiej firmie w Korei i mówił mi, że w ciągu dnia jest luźno z tą pracą czasami. Czasami oni się gdzieś tam wałansają, gadają, nie za dużo jest do roboty, ale jak gdyby bilans jest taki, że po prostu bardzo dużo godzin jest w pracy i na koniec właśnie wieczorem często jest właśnie taki wielki zryw, gdzie próbują to wszystko jakoś podsumować i zrobić. I to, co mi powiedział, chyba znajduje odwzorowanie w statystykach, które pokazują, że Koreańczycy są niezbyt wydajni w pracy. Zresztą podobnie jak Polacy, to znaczy pracują bardzo dużo godzin, ale z wydajnością jest dużo gorzej niż w tych najbardziej wydajnych państwach Europy Zachodniej. Chyba Luksemburg jest najsłynniejszy, jeśli o to chodzi, już nie pamiętam tych statystyk. Jak z swojego doświadczenia to wygląda? To znaczy ja mam ciekawe doświadczenie też pracy nie tylko w Polsce w firmach koreańskich, ale również w Holandii, gdzie asertywność pracowników jest bardzo wysoka, Holendrów, i widziałam to po prostu idealnie na przykładzie firmy, w której pracowałam, gdzie Koreańczycy przychodzili nawet przed 9 i kończyli pracę o 21, a Holendrzy przychodzili o 9 i wychodzili o 17, jedli kanapkę przy komputerze, ale naprawdę maksymalnie wkładali maksymalną energię w wykonanie swojej pracy i po prostu wyłączali komputer o 17 i wychodzili. Natomiast Koreańczycy faktycznie, oni wiedzą, że mają przynajmniej
przynajmniej godzinę, nawet do półtorej przerwy na lunch, jest to czas święty. Tak samo kolacja 18, 18.30 to też jest czas święty. I tak rozkładają sobie pracę, żeby tą pracę wykonać pomiędzy jakby śniadaniem czy przyjściem do pracy, lunchem, a następnie lunchem i kolacją. I po tej kolacji też często przychodzą. I fakt jest faktem, że też jeżeli chodzi o jakby koncentrację obowiązków czy zadań, to też bardzo zależy od przełożonego, bo to on często wyznacza ten rytm, tak? Jeżeli niestety przełożony wyznacza rytm w ten sposób, że prosi jakiś raport o godzinie, nie wiem, 17 czy nawet 19, no to wtedy faktycznie, wtedy wszystkie siły już są skoncentrowane wieczorem na wykonaniu tych zadań. No dobrze, skoro mówisz o przełożonym, to czy można wyjść z pracy w koreańskiej firmie przed przełożonym? No tak, to, tak można, jeżeli zrobi się to po prostu po angielsku. Wydaje mi się, że lepiej wyczuć jakiś moment zamieszania i wycofać się po cichutku, niż wszystkim głośno powiedzieć do widzenia, miłego wieczoru. Wydaje mi się, że taki bardziej nieoficjalny sposób będzie lepszy. Czyli trzeba się wymknąć cichcem, a tak, nie jest tak jak w japońskich, nie wiem czy teraz, ale dawniej mówiło się, że w japońskich firmach trzeba było głośno krzyknąć, że niezwykle przepraszam, jest mi bardzo przykro, że muszę zrobić coś takiego jak wyjść i iść do domu. Czy Koreańczycy też praktykują takie przeprosiny? Z tym się nie spotkałam, przyznaję. Możliwe, ale wydaje mi się, że ten sposób wycofania się po cichu jest lepszy, skuteczniejszy mimo wszystko. No chyba, że już jest jakaś sytuacja wyjątkowa, tak? Ale no na tak, pewno ale wszyscy czekają na szefa. Jeżeli szef jest w firmie, to tak, to Koreańczycy czekają do końca. No tak, ale powiedziałeś, że jednak jest bardzo duże takie poczucie jakichś wspólnych interesów w tym, żeby zrealizować jakiś projekt czy jakieś zadanie, które trzeba zrobić w danym dniu i to jest najważniejsze. Pomówmy w takim razie trochę o tej hierarchii, bo powiedziałeś już troszeczkę o szefie. Czy koreańskie firmy, twoje doświadczenie pokazuje, że są bardzo hierarchiczne? Czy ta hierarchia jest rzeczywiście sztywna? Jak to wygląda z twojego punktu widzenia? Tak, firmy koreańskie są bardzo hierarchiczne, hierarchia jest sztywna i każdemu, kto chciałby się zatrudnić w koreańskiej firmie, czy ma takie plany, polecam przeanalizowanie stanowisk w tej firmie, jak bardzo jest to zróżnicowane, jakiego rodzaju są stanowiska i to, jak już dostaniemy się do koreańskiej, dostaniemy pracę w koreańskiej firmie, przeanalizować, kto jest naszym przełożonym, ile jeszcze osób decyzyjnych jest nad tą osobą. Wydaje mi się, że to jest dość istotne. I ta hierarchia powoduje, że ta hierarchiczność powoduje, że faktycznie decyzje zapadają często dość długo albo nagle czekamy i ta decyzja nagle do nas przychodzi z różnych względów, chociażby z tego powodu, że musiały te decyzje zapaść gdzieś wysoko na szczycie. I no, niezależnie od tego, jaka to jest decyzja, oficjalnie powinniśmy z tymi decyzjami się zgodzić, tak? Natomiast to nie oznacza, że to też chciałam podkreślić, to nie oznacza z mojego punktu widzenia, że to jest, że klamka zapadła, tak? Bo wydaje mi się, że nam Polakom wydaje się, że jeżeli decyzja została nam przekazana, to jest to już koniec, a wydaje mi się, że jeżeli dobrze poznamy to, jak funkcjonują Koreańczycy w miejscu pracy, w środowisku biznesowym, to zorientują się, że są furtki, są możliwości na to, żeby jednak spróbować odwrócić ten bieg. Aha, no dobrze, czyli tu powiedziałeś bardzo, wydaje mi się, interesującą rzecz, czyli mamy sztywną hierarchię i ta hierarchia polega na tym, że nie, czy można powiedzieć, że nie rzucamy rękawicy przełożonemu i nie mówimy, że przełożony popełnił błąd albo jego decyzja jest niesłuszna. Mówimy w żadnym tak, wypadku. No właśnie, czyli mówimy tak, wszystko okej, oczywiście. Natomiast pokazujesz nam, że potem jest furtka, droga do renegocjacji i do jakichś mniej formalnych sposobów odwrócenia tej decyzji, czy tak? Tak. Utrata twarzy to jest coś, co chyba to jest najgorsza rzecz, jaka może się wydarzyć. Myślę, że nie tylko w Korei, ale w większości państw azjatyckich. To naprawdę jest najgorsze, co możemy zrobić, czyli doprowadzić do utraty twarzy naszego przełożonego. W związku z tym ani mailowo, ani werbalnie nie powinniśmy tego robić. Lepiej, doradzę, żeby tego nie robić. Natomiast faktycznie, jeżeli po jakimś czasie uda nam się nawiązać relacje z innymi współpracownikami, poznać lepiej środowisko, zorientujemy się, że
I są sytuacje właśnie nieformalne, w których możemy przekazać gdzieś po cichu, że tak powiem, szefowi jakąś opinię właśnie na temat jakiejś decyzji. Też regularnie w koreańskich, dość regularnie w koreańskich firmach odbywają się tak zwane hoesik, czyli kolacje biznesowe, i to wszyscy wiedzą bardzo dobrze o tym, że to jest ten moment, w którym faktycznie klepiąc współpracownika czy przełożonego nawet po ramieniu, będziemy mogli powiedzieć, no, że ta decyzja można by było to zrobić w jakiś sposób inaczej, tak? To jest ten moment. Czy to jest też kwestia miejsca, że jeżeli jest to spotkanie w firmie, to jest to miejsce, gdzie siedzimy cicho i mówimy tak, tak, świetnie, szefie, a jeżeli już pijemy i jemy i śpiewamy w karaoke, to jest to moment, żeby poklepać szefa i powiedzieć, słuchaj, no ale przecież to się nie da tego zrobić, przecież wiesz, że się nie da. Musisz nam dać dłuższy termin. Tak, tak. Znaczy, w sytuacjach oficjalnych to też jakby wynika, myślę, bardzo z jakby jeszcze bardzo widocznego w Korei konfucjanizmu, który w Korei panował przez wieki. Moim zdaniem Korea jest najbardziej konfucjańskim państwem świata. Tak, jestem absolutnie przekonany o tym do dzisiaj. I to widać, tego przejawy widać wciąż. To jest niesamowite i w życiu codziennym, i w środowisku pracy, właśnie w sytuacjach oficjalnych. No jest to po prostu nie do przyjęcia, żeby ktoś nagle wstał i skrytykował przełożonego, czy nie wiem, zanegował jakąś decyzję. Natomiast faktycznie, tak jak mówię, w Holandii widziałam różne takie sytuacje. I było to ciekawe zobaczyć zderzenie tak bardzo różnych kultur, tak? Czyli takiej wysokokontekstowej koreańskiej, gdzie wiele rzeczy mówi się nie wprost, i niskokontekstowej holenderskiej, gdzie naprawdę mówi się bardzo wprost, tak? Nie owija się zupełnie w bawełnę. My Polacy jesteśmy gdzieś, powiedzmy, po środku. Tak, tak. Ja właśnie tutaj, mówiąc o tej wysokiej kontekstowości, przypomniała mi się jedna rzecz, która być może też jest w tym kontekście ciekawa. Znaczy kwestia zwracania się, prawda? W tym takim, można powiedzieć, zachodnioeuropejsko-amerykańskim czy północnoamerykańskim modelu mamy po pierwsze tą hierarchię dość płaską, poziomą. Mamy bardzo bezpośrednie relacje, przynajmniej w warstwie werbalnej. Czy w Korei jest tak, że te relacje również, jeśli chodzi o użycie języka, tutaj są bardzo sztywne? Jak się zwracamy do innych osób w firmie? No to dopóki nam wyraźnie ktoś nie pozwoli i nie zaznaczy, że możemy zwracać się do niego jego imieniem. Mówię tutaj o sytuacji szczególnie, kiedy to jest firma koreańska w Polsce i Koreańczycy jednak też próbują się dostosować tutaj do obecnych tutaj panujących realiów. To dopóki ktoś tego nie powie, no to w żadnym wypadku nie zwracamy się do kogoś jego imieniem, tak? Tylko mówimy po prostu nazwisko i jego stanowisko, tak? Po koreańsku, a po angielsku, tak, nie wiem, President Kim, czy na przykład, nie wiem, Director Kim, Director Lee. Posługiwanie się czyimś imieniem, oczywiście, jeżeli my to zrobimy jako Polacy, wiadomo, że Koreańczycy do tego podejdą zupełnie inaczej, natomiast generalnie no, nie używa się w środowisku pracy czyjegoś imienia, szczególnie kiedy to jest przełożony. No chyba, że faktycznie już po latach nawiążemy takie relacje z kim pracujemy, dlatego ta osoba będzie w podobnym wieku do nas, bardzo zbliżonym. Jeżeli w takich sytuacjach nieformalnych jakby dojdziecie do wspólnego wniosku, że możecie wołać się po imieniu, to tak, to faktycznie jest to możliwe. A tutaj jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała o takich może z naszego punktu widzenia nierównych relacjach, bo rozumiem, że w Korei bardzo częstą sytuacją jest taką, że nasz przełożony albo osoba starsza od nas zwraca się do nas bardzo bezpośrednio, ale oczekuje, że my się będziemy zwracać do tej osoby per pan, pani albo mówiąc o jej funkcji. Czy myślisz, że to też jest ważna rzecz, żeby pamiętać o tym w firmie koreańskiej, że jeżeli osoba wyżej w hierarchii mówi do nas w bezpośredni sposób, to wcale nie znaczy, że my tak samo mamy odpowiadać? Znaczy to jest tak, słusznie, bardzo dobrze, że zwróciłeś na to uwagę. Faktycznie to nie działa w dwie strony. Wiadomo, że tutaj już patrząc na te relacje przełożony, podwładny, to przełożony ma rację, to podwładny powinien go słuchać i powinien okazywać mu szacunek. W związku z tym faktycznie tak jest. Co więcej, no, sytuacje takie emocjonalne też mogą mieć miejsce tylko w tą jedną stronę, tak? Kiedy szef jest zdenerwowany, może podnieść głos, może, nie wiem, coś wyraźnie tutaj nam autorytarnie przekazać, natomiast no wiadomo, w drugą stronę już to nie będzie możliwe. No tutaj w dobrym momencie się pojawia pytanie, które brzmi,
jak Koreańczycy odbierają kobiety. Chodzi o branżę taką, można powiedzieć, typowo męską, na przykład techniczną. To znaczy, jak w koreańskiej firmie, w tej strukturze traktowane są kobiety dzisiaj? No, myślę, że dzisiaj już lepiej niż to było jak jeszcze parę lat temu. Zakładam, że to się jednak mocno zmieniło. Myślę, że już w tej chwili jest, kobiety są, jakby okazywany im jest szacunek i też bardzo, ponieważ ten ruch mitu w Korei jest jakby bardzo silny od jakiegoś czasu, to zakładam, że Koreańczycy też i widzę, zresztą czytam, że Koreańczycy tutaj są bardzo ostrożni i starają się kobietom okazywać jak największy szacunek. No ja słyszałem, nie wiem czy to potwierdzisz, Ewo, że ta kultura huesik, czyli właśnie tego wspólnego pójścia na kolację, picia alkoholu, zabawy, czasami pójścia w jakieś takie miejsca niezbyt chyba dobre dla żeńskich pracowników również w firmie, że ta kultura została całkowicie zniszczona przez ruch MeToo. Szefowie boją się zapraszać pracowników, boją się, że tak, coś się będzie słyszałam, działo. Że unikają faktycznie tego typu sytuacji, tak? No bo wiadomo, że to jest sytuacja nieformalna, szczególnie w Korei, w Polsce jakby mniej jest takich miejsc, tak? No bo i zazwyczaj zakładam, że idzie się do restauracji, natomiast w Korei faktycznie są to bary karaoke, gdzie się śpiewa, gdzie się pije, gdzie jest wesoło. No wiadomo, też trzeba, należy pamiętać, że Koreańczycy też mają inne podejście do fizyczności, do takich relacji bardzo dla nas trudnych czasami, w tym sensie, że szczególnie też właściwie nie mniej między mężczyzną a kobietą, a z mojego punktu widzenia może być to szokujące dla nas, jeżeli chodzi o relacje męsko-męskie, to znaczy po prostu przyjaźń w Korei męsko-męska może być, znaczy może się odzwierciedlać bliższymi relacjami w sensie fizycznym, znaczy obejmowaniem się, poklepywaniem, masowaniem pleców, ramion, co dla Polaków może być szokujące, tak? Więc nawet na takiej kolacji, już jakby tutaj pomijając kobiety, nie mówiąc, nie wspominając o kobietach, także dla mężczyzn może być to krępujące. No właśnie, czyli jest to też takie trochę mylące dla nas, bo z jednej strony te relacje damsko-męskie w tym konfucjańskim, można powiedzieć, tradycyjnym społeczeństwie jest tutaj bardzo duży dystans i trudno sobie wyobrazić mężczyzn i kobiety całujące się w policzki czy obejmujących się, jeżeli nie są w relacji, prawda? Czyli tutaj mamy bardzo konserwatywne społeczeństwo, a z drugiej strony facet obejmujący drugiego faceta, kiedy piją soju i masujący go po trzymają plecach się za jest... ręce. Tak, tak. Widać, I widać idą... biznesmenów, którzy idą za ręce już po oczywiście kilku kieliszkach soju po ulicach Seulu. Można zobaczyć taki obrazek i dopóki się to widzi, to oczywiście może być to zabawne dla nas, jakaś egzotyka. Natomiast no, słyszałam od znajomych kolegów, którzy czuli się mocno skrępowani, tak, sytuacją, kiedy podchodzi do nich znajomy Koreańczyk, z którym pracują, klepie ich po udzie albo mocno obejmuje, nie wiem, masuje ramiona. No no to jest faktycznie może być zaskakujące. No właśnie, to musimy się a to się dzieje. Psychicznie na to przygotować. Tutaj jak rozmawiamy, od razu widać te kody kulturowe, jakie są skomplikowane, prawda? Jak można popełnić błąd bardzo łatwo właśnie w tych relacjach męsko-męskich, damsko-damskich i tak dalej, i tak dalej. Mamy jedno jeszcze pytanie, które trochę nas ukierunkuje inaczej, ale wracamy do firmy. To jest pytanie o retencję pracowników i o wypowiadanie umów. Tutaj osoba, która nas pyta, mówi, że pamięta, że kiedyś w Japonii zdarzały się sytuacje, gdzie potencjalny nowy pracodawca informował aktualnego o tym, że dany pracownik szuka pracy. Czyli jeżeli byśmy pracowali w Samsungu i byśmy chcieli pójść do LG, to ten człowiek z LG dzwoni do naszego szefa w Samsungu i mówi: wiesz, że Marcin szuka pracy u mnie w firmie? Pytanie, czy spotkałaś się z tym, ale pytanie, które ja też chciałbym dodać do tego, to jest takie, czy z twojego doświadczenia ta retencja jest wysoka, czy bardzo, bardzo duży jest staw cenowy, czyli ten, czy pracownicy przychodzą, odchodzą, czy są duże zmiany? To znaczy, wydaje mi się, że tak, jeżeli szczególnie trudno im się dostosować do jednak koreańskiej kultury pracy, tak? Wydaje mi się, że to może być wyzwanie i tylko dla osób, które przyjdą z takim otwartym sercem, z dużą cierpliwością, z takim nastawieniem, że chcą zrozumieć i się nauczyć,
i poznać dobrze i jakby też kulturę Korei, historię, zobaczyć podobieństwa, to wydaje mi się, że tylko takie nastawienie, może nie tylko, ale przede wszystkim takie nastawienie pozwoli przetrwać i jakby po prostu pracować u tego pracodawcy dłużej, tak? To jest jedna sprawa, a jeżeli chodzi o tę kwestię informowania siebie pracodawców, to ja osobiście się z tym faktycznie spotkałam, tak? To było jakiś czas temu, ale faktycznie no było tak, że ja nie mogłam znaleźć, wiedziałam o tym, że nie znajdę pracy, dopóki jakby pracodawcy się nie porozumieją, nie zgodzą się na to, tak? Więc tak z mojego punktu, Koreańczycy bardzo, no te relacje w Korei są niezwykle ważne. Jeżeli mówimy o firmach koreańskich, które są w Polsce, to one się bardzo dobrze znają. Nawet jeżeli czasami ze sobą rywalizują, to jednak wciąż to są bardzo ścisłe relacje, często się spotykają. Na golfa. Tak, chociażby grają w golfa, więc wydaje mi się, że tak, wymieniają się informacjami i z pewnością, jeżeli ktoś by chciał zmienić pracę z firmy, jednej firmy koreańskiej na drugą, to może się z czymś takim spotkać. To jeszcze się zapytam o jedną rzecz w tym kontekście, bo w koreańskich dramach bardzo często pojawia się taki motyw wiecznej praktykantki. Na szczęście to najczęściej to są młode dziewczyny, które są bardzo trudno im się dostać do jakiejś firmy. I tam jako praktykantka są zatrudniane, potem od razu się je zwalnia, czy jak gdyby się wykorzystuje je. Czy też potwierdzasz w swoim doświadczeniu, że w firmach jest bardzo dużo takich młodych osób, które nie zostają zatrudnione na stałe, tylko są jako praktykanci na parę miesięcy, na pół roku, na rok, a potem są odrzucani i znowu następni, i znowu następni. Czy młodej osobie jest łatwo zakotwiczyć się w jakiejś firmie? Ja akurat, jeżeli o mnie chodzi, ja się spotkałam raczej z takim podejściem, że jeżeli taka osoba pojawiła się już w firmie, to raczej zostawała na dłużej, tak? Że tutaj takich zmian bardzo dużo nie było. To jest moje doświadczenie. Jednak jak już o tym mówimy, no to w Korei jest coś takiego jak jong, czyli takie poczucie takiej bardzo silnej relacji, związania z drugą osobą. Jeżeli faktycznie ktoś już długo gdzieś pracuje, między współpracownikami, nawet przełożonymi, nawiązuje się taka silniejsza więź, ja w to wierzę, że oni jednak starają się z kimś dłużej współpracować i te relacje nawiązać, chociaż zapewne i zdarzają się takie sytuacje, o których mówisz. No właśnie, wspomniałaś o jong, czyli o bardzo ważnym uczuciu, dosłownie uczuciu. Czy jong to jest również to, że właśnie te firmy, które konkurują ze sobą, jednak trzymają się razem, bo mają jong łączący firmy koreańskie na przykład w Polsce? Czyli czy Samsung, LG, SK, czy oni myślą o sobie, że jednak no, jesteśmy jedną taką rodziną trochę koreańską, więc chociaż tam walczymy ze sobą na rynku, ale jest nam bliżej niż firmą, nie wiem, amerykańskim czy polskim i oni są dla nas kimś obcym, a my jesteśmy jednak na w jednej pewno, grupie. Na pewno. Koreańczycy naprawdę trzymają się mocno razem. To widać, nawet tak jak powiedziałam, nawet jeżeli ze sobą rywalizują, to faktycznie wymieniają się informacjami, też jakby tworzą tutaj taką społeczność w Polsce. Trudno, nie nazwałabym tego jong, bo jednak jong to jest więź pomiędzy jedną osobą, jakby pojedynczymi osobami, że tak powiem, a nie społecznościami, więc która się wytwarza przez długie lata czy długi czas przechodzenia przez różne trudne sytuacje razem. Tak, trzeba zjeść beczkę soli razem, żeby naprawdę to uczucie się pojawiło, tak, żeby ta więź się pojawiła i wtedy to powoduje, że można ze sobą pracować i wybaczać sobie, też to jest istotne, wybaczać sobie różne błędy i różne trudne sytuacje. Wtedy widziałam to wielokrotnie, nawet największe trudne sytuacje czy błędy są wybaczane i ten pracodawca czy przełożony jakby staje po stronie pracownika i go wspiera wręcz, tak? A czy potwierdzisz, że można czuć jong, ale nie lubić drugiej osoby? To znaczy można być tak. W trudnych relacjach bardzo, ale nadal jest coś takiego, no cholera, no nie lubię go, ale z drugiej strony no pracowaliśmy razem, pomogę, no co mam zrobić? Znaczy, może nie określałabym tego nie lubię, ja bym jong porównała do takiej bardzo długiej przyjaźni, którą ktoś ma, nie wiem, 20 lat się z kimś zna i wiadomo, że nawet w takiej przyjaźni zdarzają się trudne chwile, czasami nawet ta przyjaźń może wyblaknąć, że tak powiem, nie wiem, może być mniejsza, może być mniejszy kontakt, ale jednak ta przyjaźń trwa, tak, no bo trwa 20 lat i wiemy, że jednak jak będziemy mieli bardzo trudną sytuację, to możemy na siebie liczyć, tak, przekażemy sobie jakiś ważny kontakt, co w Korei ma duże znaczenie,
przekażemy sobie jakąś bardzo ważną informację, będziemy w tym momencie istotnym, tak? I to jest właśnie rząd. Może nie lubić, nie, ale możemy być w trudnych relacjach, ale to nie zmienia faktu, że na pewno sobie wyciągniemy do siebie pomocną dłoń. Mhm. Dobrze, wracamy jeszcze do pytań, bo jeszcze mamy dwa pytania, które w naszym temacie tutaj bardzo dobrze zagrają. Pierwsze, jeszcze wracam do mitu i do kobiet. To jest pytanie, czy kobiety zarabiają w Korei tyle co mężczyźni, czy mniej? Tego, co ja wiem, zarabiają mniej, na pewno mniej. Tak. Tak, no ja tutaj dodam od siebie, też nie przytoczę dokładnych statystyk, ale no tutaj niestety, mimo całej mojej sympatii do Korei, Korea i Japonia są bardzo słabo, sytuują się na liście państw w kategorii równości wynagrodzenia mężczyzn i kobiet na tym samym stanowisku. Czyli jeszcze dużo, dużo mają do zrobienia. I ten szklany sufit jest w tych dwóch państwach azjatyckich szczególnie widoczny. Ja z mojej strony mogę tylko powiedzieć, że ja jakby byłam mile zaskoczona, widząc jednak efekty tego ruchu MeToo w różnego rodzaju organizacjach, też które są związane z przemysłem kultury, i widziałam naprawdę, że dzięki tym działaniom faktycznie nagle na stanowiskach kierowniczych pojawiło się wiele kobiet, więc widzę zmianę, tak? To było dla mnie zaskakujące, bardzo miłe zaskoczenie. No świetnie, czyli w Korei widzimy, że sporo się pozytywnie zmienia w tym kierunku. Drugie pytanie, też takie bardzo praktyczne. Czy trzeba dobrze znać koreański, żeby dostać pracę w Korei? W biurach, w korporacjach, w dziale IT na przykład, czy wystarczy angielski? No, ty znasz świetnie koreański, ale czy wyobrażasz sobie pracowników nie znających w ogóle koreańskiego, którzy dobrze funkcjonują w tych firmach? To bardzo zależy chyba od firmy. Wydaje mi się, że nie trzeba znać koreańskiego, żeby dostać pracę w Korei. Na pewno jego podstawy. Niekoniecznie tak, w Korei. Mhm. Tak, firmie koreańskiej. Na pewno jego podstawy pomogą i zawsze zachęcam do tego, żeby nawet jeżeli, nie wiem, ktoś nie ma bardzo dużych zdolności językowych, żeby nauczyć się chociaż podstaw, dlatego że alfabet koreański jest bardzo łatwy. Można go przyswoić, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie. Naprawdę łatwo się go nauczyć, żeby chociaż czytać, żeby chociaż powiedzieć dzień dobry, to już bardzo pomaga, tak? Otwiera drzwi i zawsze jest to już ten pierwszy krok wykonany w kierunku też naszego pracodawcy czy współpracowników, więc mocno zachęcam do tego, ale wydaje mi się, że tak można bez koreańskiego jak najbardziej się zatrudnić. Tak, ja jako człowiek, który jestem przez całe życie na tym poziomie dzień dobry, to mogę tylko powiedzieć, nieprawda. Że dzień dobry i do widzenia koreańskie są tak skomplikowanym systemem, że trzeba się długo uczyć, w której sytuacji mówić, które dzień dobry i które Marcinie, do widzenia. Nie, tutaj nie pomagasz mi, chciałam powiedzieć. Im bardziej elegancko mówimy, tym dłuższe zdanie, czyli do szefa mówimy zdanie, które ma 10 linijek. A on odpowiada jednym dźwiękiem. Dobrze, tak, to prawda, ale faktycznie honoryfikatywność, czyli te grzeczne końcówki w koreańskim są trudne, natomiast pamiętajmy o tym, że Koreańczycy są bardzo wyrozumiali, jeżeli nie znamy tych wszystkich końcówek grzecznych, jeżeli będziemy nawet mówić z końcówkami mniej grzecznymi, to jak najbardziej nic się nie stanie. Będą się cieszyli, że w ogóle do nich mówimy po koreańsku. Tak, to na pewno dla Koreańczyków jest bardzo ważne. No, moje doświadczenie właśnie inne, Ewa, niż twoje, kiedy świetnie rzeczywiście słyszałem wielokrotnie, jak mówisz po koreańsku. Ja jak coś wydusiłem z siebie, to rzeczywiście dla nich to było takie wzruszające, że jednak próbuję. Także to Marcinie, rzeczywiście masz jest bardzo dobrą ważne. Wymowę, więc nie wiem, o czym mówisz. Są tacy, którzy twierdzą, że mam słabą. Przede wszystkim moja żona, która mówi, co? Ale co ty chcesz powiedzieć? Nie, to nie tak, wszystko źle. To nie jest John, to jest John. Jest bardzo surowym nauczycielem, to na pewno. Okej, okay, dobrze. Mamy kolejne pytania, rzeczywiście bardzo pasujące do tego kontekstu naszego. Bardzo też praktyczne pytanie, jak wygląda sytuacja z urlopami? O tym nie mówiliśmy. Koreańczycy pracują bardzo ciężko i rzeczywiście z tymi urlopami to chyba musimy coś o tym powiedzieć. Tak, to znaczy ja może jeszcze powiem, zanim powiem o urlopie, powiem, że jeszcze myślę, że 10 lat temu co najmniej, może troszeczkę więcej, jeszcze był 6-dniowy tydzień pracy. Ja pamiętam, jak byłam w Korei, w soboty się pracowało w wielu firmach i to było zupełnie normalne.
W tej chwili już tego nie ma, natomiast faktycznie urlop to jest 7 dni, wydaje mi się maksymalnie. Do tego zazwyczaj pracodawca oczekuje, że pracownicy wezmą urlop raczej w latem, czyli w lipcu albo w sierpniu. I no nie zdarza się, żeby ktoś, albo bardzo rzadko, sporadycznie, żeby ktoś brał urlop dłuższy. Ja spotkałam się tylko i wyłącznie z takimi sytuacjami, że ktoś po prostu zmieniał pracę i wykorzystywał ten czas na miesiąc. I to już było szaleństwo, tak? To już było naprawdę maksymalna ilość urlopu, jaką chyba Koreańczyk mógł sobie wyobrazić, czyli miesiąc właśnie na podróż po Europie na przykład, tak? Żeby można się było wyrwać z Korei i pojechać na dłuższy urlop. No dobrze, to muszę jeszcze dopowiedzieć. L4, jak wygląda w Korei? Czy można po prostu być 2 tygodnie chorym i nie przyjść do pracy, bo mam kaszelek? Z tego co wiem, nie. Nie, raczej nie. Dlatego też w Azji takim niedużym zaskoczeniem były maseczki, ponieważ Koreańczycy wtedy zakładają maski, przychodzą do pracy, biorą środki przeciwbólowe czy przeciwgorączkowe i dopóki nie jest to poważna choroba, no to wtedy po prostu pracują, tak? Przychodzą do pracy. Myślę, że teraz te obecne czasy też ułatwiają im to trochę, no bo jeżeli można wykonywać, zakładam częściowo pracę zdalnie, no to wtedy też jest łatwiej. Łatwiej dla pracodawcy oczywiście, a nie dla pracownika. Ale faktycznie no, L4 to jest poważny problem. To na pewno nie wygląda tak jak w Polsce. Tak, no i przypomnijmy jeszcze, że teraz Korea nadal jest bardzo restrykcyjna, jeśli chodzi o COVID, mimo że te liczby są śmiesznie małe w porównaniu z Europą, z Polską dzisiaj, no słyszałem, że 15 tysięcy mamy nowych case'ów, a bardzo mało robimy testów, więc a Koreańczycy robią mnóstwo testów. Także tam się wszędzie nosi maseczki i tak jak powiedziałaś Ewa, te maseczki nie są nowe, to było i w Korei, i na Tajwanie, i w Japonii, i w Hongkongu, no dużo mniej w Chinach kontynentalnych na pewno, ale w tych krajach Azji Wschodniej no, osoby chore przychodziły w maseczkę, po prostu normalnie pracowały, dokładnie tak jak powiedziałaś. I jest jeszcze ostatni element tego pytania, urlop macierzyński. Tutaj też może wrócimy do tego mitu i do tego, jak się wszystko zmieniło w ostatnich latach. To znaczy ja przyznaję zupełnie szczerze, że się nie zetknęłam i nie mogę tak na 100% powiedzieć, ale wydaje mi się, że tutaj ten urlop tak naprawdę też średnio funkcjonuje w tym sensie, że jakby taki model tradycyjny niestety, jeżeli chodzi o kobiety i o pracę jest taki, że kobieta owszem pracuje, ale do momentu, kiedy urodzi dzieci. Jak rodzi dzieci, no to po prostu rezygnuje z pracy i już wtedy pracuje w domu, ja bym to tak nazwała, tak? Tak, no bo w Korei też jest, można zasądzić płacę dla kobiety, która opiekuje się domem. W sytuacji, w której relacje damsko-męskie w małżeństwie są niedobre, to kobieta może zaskarżyć męża i powiedzieć, że za tą pracę w domu jej się należy wynagrodzenie, to wynagrodzenie jest określone prawnie. Czyli jak gdyby ona... Ale to jest chyba, Marcinie, jakaś też nowość, wydaje mi się, chyba nie za długo funkcjonuje w Korei. No jest jeszcze, a propos urlopu macierzyńskiego, też nie przygotowałem się akurat na to pytanie, ale wiem, że macierzyński i tacierzyński urlop jest wprowadzony w Korei od stosunkowo niedawna. To są te wszystkie elementy polityki Mundzeina, takiej bardzo prospołecznej. No i też pamiętajmy, że w Korei jest ogromny spadek narodzin, także dużo się robi, tak, żeby jednak ludziom trochę pomóc i zachęcić młode małżeństwa, młode pary do tego, żeby miały dzieci. No dobrze, idźmy dalej, bo jeszcze mamy jedno pytanie. Widzę, że tych pytań sporo, także nie wiem, czy Ewa zrealizuje mój tajny plan naszego spotkania. Na razie mamy pytania, ale oczywiście strasznie się cieszę, także dziękuję wszystkim, którzy nas oglądają. Mamy też bardzo dobre pytanie o poziom wynagrodzeń. Czy z pensji koreańskiej się można utrzymać? To znaczy z pensji koreańskiej w Korei? Muszę poprosić o doprecyzowanie tego pytania. To już ja sam doprecyzuję, bo tego nie ma w pytaniu, które zostało zadane. Czy w Korei Koreańczyk, Koreanka, którzy pracują w takiej, można powiedzieć, średniej firmie, zarabiają tyle, że się mogą normalnie utrzymać, czy muszą sobie dorabiać? Czy ludzie dorabiają w ogóle? Czy jest coś takiego jak dorabianie? Nie, z mojego punktu widzenia nie. Jeżeli mówimy o średniej firmie, to nie muszą dorabiać, natomiast mogą się utrzymać. Natomiast na pewno dużym problemem jest kwestia mieszkalnictwa, tak? Mieszkania i to są poważne koszty. Jeżeli ktoś chciałby mieć swoje własne mieszkanie, no to na pewno tutaj pomoc rodziny jest bardzo, bardzo konieczna. Dlatego też jakby
celem każdego Koreańczyka jest zatrudnienie się w jednym z największych czeboli, tak żeby te pensje były jak najwyższe, jak największe, tak żeby po prostu można było, było kogoś stać na kupienie mieszkania, co jest ogromnym wyzwaniem w Korei. Naprawdę. No właśnie, no jakbyśmy przeliczyli te pensje koreańskie na złotówki, by się okazało, że Koreańczycy zarabiają bardzo dużo. To jest dużo więcej niż prawda. W Polsce. Natomiast rzeczywiście, szczególnie w Seulu, koszty nieruchomości to są wielokrokrotnie większe niż w Warszawie. I koszty już nie mówię życia również też są wyższe, oczywiście. I edukacja też, prawda? No bo też edukacja jest płatna, więc to są też duże koszty dla rodziny, szczególnie jeżeli ma kilkoro dzieci. To co więcej, może też od razu wspomnę, że jeżeli chodzi o edukację, to no wielu Koreańczyków, jak tylko mogą, decydują się na rozdzielenie rodzin, co jest, też jest niesamowitym poświęceniem jakby społeczeństwa koreańskiego, jakby dążeniem do jak najlepszej edukacji i często wysyłają swoje dzieci, jakby małżonkowie, wysyłają małżonki z dziećmi za granicę do Stanów Zjednoczonych czy do Wielkiej Brytanii, tak żeby dzieci były jak najbardziej wyedukowane, tak? Więc tak, edukacja kosztuje, a jeszcze w takim modelu jeszcze więcej. Dobrze, widzę tutaj, że powtarzają się takie pytania, na przykład co z pracującymi mamami, kiedy dziecko zachoruje, mama musi zostać w domu. No, trochę chyba musimy powiedzieć, że jednak w Korei ta praca jest najważniejsza, mama musi sobie jakoś poradzić. Dokładnie, to myślę, że tutaj jeżeli jest taka sytuacja, że mama pracuje, jednak nie opiekuje się dziećmi w domu, nie pracuje w domu powiedzmy, to jedynym ratunkiem z mojego punktu widzenia jest instytucja babci albo dziadka, ale głównie babci, tak? Bo faktycznie system żłobków, przedszkoli nie jest tak wydolny i tak dobrze funkcjonujący jak w Polsce, mimo że też może nie zawsze jesteśmy z niego zadowoleni, ale jednak w Korei zdecydowanie jest mniejsza dostępność tego typu placówek i gdyby nie babcie i dziadkowie, to myślę, że byłoby bardzo trudno. No właśnie, właśnie, to jest zupełnie inna rzeczywistość. Tak, to jest zupełnie inna rzeczywistość. No dobrze, mamy jeszcze takie pytanie dotyczące jednego dnia wolnego, kiedy kobieta ma okres. Czy słyszałaś o tym, że wprowadzone zostało taka możliwość? Tak, słyszałam o tym. No, nie doświadczyłam tego bezpośrednio, bo nie pracuję w tej chwili w firmie koreańskiej, tylko współpracuję z Koreańczykami, ale faktycznie słyszałam, czy to jest odgórnie wprowadzone i realizowane faktycznie, bo jakby wprowadzone jedno, ale tak jak z urlopem tacierzyńskim. Jest na papierze, natomiast nie wiem na ile jest realizowany. Znając Koreańczyków, myślę, że jest to bardzo trudne. No w samej Polsce to wciąż jest nowość, tak? A myślę, że w takim środowisku pracy jak koreańskie to jest to też wyzwanie. Więc myślę, że tutaj też może być podobnie. Na pewno jakby jest to słuszna droga, natomiast na ile to jest realizowane, nie wiem. No właśnie, bo to jest też kwestia naszego wizerunku w firmie, prawda? Jeżeli nasz pracodawca stwierdza, że jesteśmy niesolidni, nie może ufać nam, jest jakiś projekt, trzeba zostać do nocy, mówimy, a tutaj chore dziecko, a tutaj się źle czuję, no to tak jak gdyby negatywnie wpływa pewnie na postrzeganie nas przez szefa i nie chcemy do tego dopuścić. No, umówmy się, że pracodawca koreański tak naprawdę chcę mieć pracownika, który jest dostępny cały czas, tak? Przez cały rok, ewentualnie weźmie 7 dni urlopu latem. Oczywiście mówię tutaj o sytuacji, kiedy ktoś pracuje w Korei, no bo jak ktoś pracuje w Polsce, no to oczywiście ma normalny wymiar urlopu i jakby nie spotkałam się z sytuacjami, że ktoś nie może pójść na urlop, zupełnie nie. Więc to też trzeba bardzo rozdzielić, jednak inaczej z mojego punktu widzenia wygląda praca w Polsce, w koreańskiej firmie, no a w koreańskiej firmie w Korei to już jest zupełnie no, inna sytuacja. Tak, no w Polsce przede wszystkim te firmy mają polski kodeks prawa pracy, więc muszą się stosować do przepisów naszych, które są z koreańskiego punktu widzenia bardzo, bardzo propracownicze. Tak, dokładnie. No dobrze, ale mówiłaś o tym właśnie wyczuciu i to chyba nas prowadzi w sposób naturalny do słowa nunci. Powiedz o co chodzi, co to jest nunci i jak ono się przydaje w pracy? Tak, to znaczy chciałam powiedzieć, że nawet jeżeli komuś nie, dla kogoś wyzwaniem jest praca w koreańskiej firmie i nauczenie się właśnie wszystkich zasad tych relacji, nawiązywania relacji z Koreańczykami jest trudne, to na pewno nunci nam pomoże. Nunci to jest wyczucie sytuacji,
pewnego rodzaju koreańska empatia, ale empatia polega na wyczuciu drugiego człowieka, tak, wczuciu się w jego sytuację. Natomiast tunci polega na wyczuciu sytuacji większej grupy osób raczej, oczywiście też jakby może to dotyczyć jednej, ale przede wszystkim jakby wyczuciu tego, co się dzieje, tak, jaka jest atmosfera. I jeżeli tego się nauczymy, a to w tym Koreańczycy są bardzo biegli, to myślę, że obserwując zachowania innych, nastroje, to będzie nam łatwiej zrozumieć, jak w firmie koreańskiej powinno się zachować, czy jak powinno się reagować na różnego rodzaju sytuacje. No właśnie, czyli musimy mieć te radary nastawione na inną częstotliwość niż u nas. I powinny być bardzo czułe. No właśnie, i odczytywać różne sygnały, które w Polsce być może by były dla nas nieistotne, a tam odgrywają kluczową rolę. Tak, ja może też powiem o tym, że to też wynika z tego, one muszą być czułe, bo wynika to też z formy komunikacji, tak jak wcześniej wspomniałam, z tej wysokokontekstowości, tak? To znaczy pewne rzeczy nie są nam mówione wprost, są mówione bardzo naokoło, no często, nie, bardzo rzadko usłyszymy słowo nie, raczej usłyszymy słowo raczej nie albo prawdopodobnie tak. Dla Polaka prawdopodobnie tak oznacza, że to się może wydarzyć, dla Koreańczyka już raczej nie. Dlatego często też w sytuacjach w środowisku pracy jest tak, że faktycznie nie dostajemy wszystkich informacji, musimy jakby trochę sami poprzez różnego właśnie rodzaju relacje pewne informacje pozyskiwać. One są tak jakby w takim drugim obiegu. Jeżeli tych relacji nie nawiążemy, jeżeli nie będziemy ze wszystkimi w takiej harmonii, w dobrych relacjach, nie będziemy wykonywać starań, nie będziemy się starać, żeby te relacje nawiązać, no to myślę, że może być tam trochę trudno. No właśnie, czyli to jest dla nas wszystkich taki apel, żebyśmy starali się odczytywać te skomplikowane relacje i rozmawiać z szefem o urlopie, wtedy, kiedy odczytamy dzięki naszemu wspaniałego Nunci, że to jest ten moment, żeby prosić o urlop. Tak, tak, ale faktycznie tak jest i, no i te relacje, ich nawiązywanie i wyczuwanie sytuacji, no, mają niebagatelne znaczenie. Tak, mogą nam naprawdę bardzo pomóc. Co więcej, no, indywidualizm, no, nie jest tutaj wskazany, tak? Jakby bardziej jest większy nacisk w społeczeństwie koreańskim, ale także w firmach na kolektywizm, na robienie czegoś razem. No, mówi się po koreańsku, mówi się Uri Hesa, tak? Czy Choi Hesa, czyli nasza firma, nie moja firma, tak? Więc to już nawet pokazuje poprzez język, widać tak naprawdę podejście do pracy. Ewa, to też muszę cię przepytać z języka koreańskiego, bo mamy pytanie, żebyśmy usłyszeli, jak ktoś mówi przykładowe zdanie koreańskie. Mi się wydaje, że już powiedziałaś pół zdania. Nasza firma jest najważniejsza. Wszystko dla firmy. Powiedz coś takiego, jakbyś mogła. O, wspaniale. Bardzo, bardzo ci dziękuję. A skoro firma jest najważniejsza, to chciałem cię zapytać o work-life balance, czyli o równowagę lub jej brak pomiędzy życiem firmowym, zawodowym, a prywatnym. Czy jest miejsce na życie prywatne w ciągu tygodnia w koreańskiej rodzinie? Czy to jest tylko praca i posiłek i pójście spać? Tradycyjnie, jeżeli ktoś pracuje faktycznie w większej koreańskiej firmie, w tygodniu raczej tego czasu dużo nie ma. Dodatkowo rodzice są w pracy, czy ojciec jest w pracy, dzieci się uczą do późnej nocy również, bo mają zajęcia dodatkowe, więc myślę, że widują się bardzo mało. Tym jedynym czasem rodzinnym jest weekend i święta. Czyli ciężko z naszego punktu widzenia, chyba rzeczywiście nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej intensywności, prawda? Tak, tak. To jest faktycznie bardzo, jak to Koreańczycy mówią, pali-pali, czyli wszystko dzieje się bardzo szybko i oni są do tego przyzwyczajeni, że tempo życia, tempo pracy, też tempo zmian, bo to też może dobrze jest powiedzieć o tym, że oni są przyzwyczajeni do zmiany w akcji, tak? To znaczy, nawet jeżeli zapadła jakaś decyzja, to nie znaczy, że ona nie może być zmieniona i często może być zmieniona w ostatniej chwili. Często może być mocno zaskakująca, nie wiem, jeszcze dzisiaj nie jedziesz w delegację, ale już jutro jedziesz i musisz
Może nie musisz, ale trzeba być na to przygotowanym, że faktycznie sytuacja jest zmienna i stąd znowu wracam do tego, że jeżeli mamy dużo dobrych relacji, to może wcześniej uda nam się pozyskać tą informację, a nie dostaniemy ją w formie jakiegoś nakazu, tak? No tak, ale tutaj wspomniałeś też o takiej cesza, która jest chyba ważna, żeby o niej opowiedzieć, czyli pewnego rodzaju spontaniczność albo nagłość różnych rzeczy. To trochę mi się wiąże w głowie, nie wiem czy słusznie, z tą kulturą pali-pali, czyli szybko, szybko. Czy praca w koreańskiej firmie oznacza nagłe zwroty akcji i bardzo szybkie zmiany i w ogóle szybkie tempo? To znaczy ono jest szybkie nie cały czas, tak? To znaczy no. Wtedy, kiedy okazuje się, że z jakiegoś powodu potrzebna jest zmiana decyzji, czy trzeba coś zrobić inaczej, to wtedy to tempo na pewno jest przyspieszone, ale to też jest istotne, że dość szybko wszyscy jakby się na to godzą i jakby dopasowują się do tego rytmu, tak? To znaczy, jeżeli jest nagła decyzja, że coś trzeba zmienić i nie wiem, mamy czas do piątku, no to po prostu wszyscy razem, jak jeden mąż, siadają i realizują to zadanie do wieczora, czasami tak jak mówię. Mówię, do nocy. Niestety po koreańsku no, mówi się o tym, o pracy w nocy, gdzie po polsku nawet no, nikt nie mówi o tym, pracowałem w nocy, tak? No, można powiedzieć, że do wieczora, ale tam to się faktycznie zdarza. No właśnie, mam jeszcze też pytanie, nie wiem, czy ono nie będzie dla nas trudne i zaskakujące, żebyśmy podali jakąś dramę koreańską, która w najlepszy sposób pokazuje życie w firmie. Nie wiem, Ewa, czy masz czas na oglądanie dram? To jest wyzwanie dla mnie, nie, niestety ale ja nie. Mam jedno, ja mam jedno. To pomyśl, jeżeli coś ci przyjdzie do głowy, tak. to powiedz. Natomiast ja pamiętam taką dramę, która bardzo, bardzo mi zapadła w pamięć. I jest tam taka bardzo ciekawa aktorka grająca główną rolę, która jest jednocześnie piosenkarką. IAU się nazywa, która jest bardzo utalentowaną osobą i jest wszystkich, w połowie chyba dram, jakie są w Korei i oprócz tego występuje na scenę, nie ma niezwykłą karierę. Natomiast to chyba po angielsku się nazywało My Misce. Naje, Adzia Si chyba. Coś takiego. I to była drama, która bardzo dobrze pokazuje i ona jest w ogóle, mi się wydaje, naprawdę na takim super poziomie. Pokazuje ogromny problem strasznie biednej dziewczyny z bardzo biednej rodziny, która tonie w długach, która właśnie walczy, żeby być w firmie. Tam jest bardzo źle traktowana i to jest taka droga do jakby przetrwania. To jest tak bardzo, bardzo społeczny temat. Więc nie wiem, czy to pokazuje dobrze relacje w filmie, ale jeżeli miałbym polecić jakiś serial koreański, no to chyba bym polecił ten, żeby pokazać pewne nierówności, problemy społeczne w kontekście też pracy w firmie. Natomiast myślę sobie, że jest strasznie dużo seriali, które pokazują różne kawałki życia w dużych organizacjach, firmach i one też są lukrowane. Czasami to, co powiedziałem na początku, to mnie śmieszy zawsze, jak właśnie szefowie tych firm po prostu wydaje się, że nie mają nic do roboty i mają super życie, jak gdyby wypełnione tylko relacjami ze swoimi różnymi członkami rodziny i jakimiś innymi osobami. A tak naprawdę, no przecież te firmy, no tam naprawdę jest pracy mnóstwo i tempo czasami jest ogromne, więc też musimy pamiętać, że dramy nie są lustrami rzeczywistości, ale pewne elementy rzeczywistości na pewno tam widać. Chciałem, Ewa, ciebie zapytać jeszcze, bo powiedziałaś o Nunci, powiedziałaś o Jong, a mamy jeszcze jeden taki słowo klucz, które trochę może wykracza poza życie w firmie, ale to słowo to Han. Bo to ono też jest bardzo ważne dla Koreańczyków. Powiedz mi, jak mogłabyś określić, czym jest Han i czy jakoś widzisz kontekst Han w firmie, w życiu zawodowym? To znaczy, no Han to jest taka chyba, można nazwać po polsku nostalgia, tęsknota za przeszłością, taka zbiorowa nostalgia właściwie, ale którą możemy też odczuwać indywidualnie, tak? Trochę takie pogodzenie się z naszym losem właściwie, nawiązywanie do jakby przeszłych sytuacji, wspominanie ich. Czy można do jakby o tym powiedzieć w sytuacjach biznesowych? Wydaje mi się, że po prostu można do tego nawiązać, patrząc na to, że jakby jest odpowiednia rola każdej osoby w konkretnym miejscu w hierarchii w firmie, tak? I one po prostu wiedzą, że
jakby na tym miejscu muszę słuchać i tego przełożonego, i innego, jeszcze wyższego w hierarchii, nie mogę, jakby tutaj nie mam więcej nic do powiedzenia. I myślę, że w takiej sytuacji mogą czuć pewną nostalgię, jakby taki żal w pewnym sensie. Han można też odpowiednio odczuć czy wyczuć w sytuacjach też tych nieformalnych, kiedy idziemy z Koreańczykami do karaoke, bo no oni właśnie, okazuje o tym się, że są niezwykle sentymentalni i naprawdę może mogą nas zaskoczyć ten poważny szef, który siedzi za biurkiem, który nagle chwyta za mikrofon i śpiewa rzewne ballady. No, jest to faktycznie, może być to szokiem. Tak, a potem czule nas obejmuje i płacze nam w rękaw, tak, rzewnymi, tak, łzami, krokodylimi. Dokładnie, tak, a następnego dnia przychodzi, choćby to, nie wiem, zabawa była do godziny drugiej nad ranem czy trzeciej, już o 8 rano siedzi przy biurku i wygląda bardzo profesjonalnie. No właśnie, to jest też jedna rzecz, że Koreańczycy są narodem, który nigdy nie śpi. Także jeżeli komuś z Państwa się wydaje, że można zabalować i potem nie przyjść do pracy następnego dnia w Korei, to nie ma takiej możliwości. Znaczy śpią, ale to widać w metrze w Korei, tak? Czy w autobusach, w metrze, to jest ten czas, kiedy nadrabiają te godziny, kiedy nie spali zazwyczaj. Tak, natomiast jeżeli impreza kończy się o 3 w nocy, a trzeba wstać o 6, żeby być w pracy o 8, to nie ma żadnego problemu. 3 godziny to wystarczy. Tak, ja może jeszcze, tak przypomniało mi się, może powiem jeszcze o jednej rzeczy, że co może być zaskakujące dla polskiego pracownika, że Koreańczycy postrzegają nas nawet w środowisku pracy jednak trochę szerzej, jako osobę, która może ma rodzinę, może ma dzieci, postrzegają nas w szerszym kontekście i bardzo często są ciekawi, kim jesteśmy, no właśnie, jaką mamy rodzinę, jaki mamy background, czyli jakby pochodzenie. To swoją drogą gdzieś pozwala im umieścić nas gdzieś tam na jakiejś drabinie społecznej i zobaczyć, kim my jesteśmy, właśnie skąd pochodzimy, nie wiem, kim są nasi rodzice. Wielokrotnie takie pytania otrzymywałam, jakby oczywiście w jakim jesteśmy wieku, mówię tutaj o jakby początkowych relacjach z kimś, ale dla nas wydaje mi się, że w środowisku pracy może być to zaskoczenie dla Polaka, kiedy no, dostaje takie dość prywatne pytania, tak, o które często w polskich firmach no, po prostu ktoś nie pyta, jeżeli ktoś nie chce o tym sam opowiadać. No tak, ale te pytania też dostanie na sam początek, prawda, bo jeżeli poznajemy się z Koreańczykami, to od razu dostajemy całą serię pytań. Jaki uniwersytet skończyliśmy, ile mamy lat, czy mamy dzieci i tak dalej, i tak dalej. I to może być bardzo niekomfortowe dla osoby, która nie zna tej kultury. Tak, to może być krępujące, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, znowu relacje, tak? Poprzez te pytania, pomijając, że ta osoba pytająca umieszcza nas sobie gdzieś, mówię tutaj na drabinie społecznej, czy patrzy, gdzie my jesteśmy, tak, chce nas umiejscowić w jakiś sposób, to z drugiej strony szuka punktów zaczepienia, punktów wspólnych, tak? No bo jeżeli skończyłeś ten uniwersytet, no to może ja też skończyłem, albo może mój znajomy, albo ja znam, nie wiem, rektora, albo profesora z tego uniwersytetu, a może się okazać, że pracowałeś w firmie, w której ja pracowałem, albo znam prezesa, tak? Więc te wszystkie punkty wspólne później bardzo ułatwiają, bo jeżeli mamy wspólnego znajomego, to nagle się okazuje, że ten Koreańczyk od razu o wiele łatwiej się otwiera, o wiele łatwiej nawiązuje z nami relacje. Nie musimy z nim zjeść 5 kolacji, pójść 3 razy do karaoke, tylko naprawdę te relacje nabiorą szybszego tempa. No właśnie, wspominałaś już wielokrotnie o tych relacjach, to jest bardzo ważne i mamy tutaj pytanie, które nam pewnie trochę to pogłębia i nas jakby wraca w taki kontekst Europejczyków. To znaczy, w jaki sposób są traktowani obcokrajowcy w firmach koreańskich w Korei i czy są w stanie nawiązać właśnie takie głębokie relacje z Koreańczykami? Czy ci koreańscy pracownicy są w naturalny sposób faworyzowani, czy jednak pracownik europejski może czuć się członkiem tego zespołu na równych prawach? Znaczy myślę, że to jest trudne pytanie. To bardzo zależy jednak od firmy, bardzo. Od środowiska konkretnej firmy, od środowiska pracy konkretnej firmy. Na pewno pomaga jednak znajomość koreańskiego. Wydaje mi się, że bez znajomości koreańskiego bardzo dużo będzie umykało tej osoby. Nie będzie wiedziała, jakby co się dzieje dookoła, nie będzie rozumiała niuansów pewnych kontekstów i to będzie duże utrudnienie.
A czy jest tak, Ewa, że jak ktoś dobrze zna koreański, to jest traktowany jak swój przez tą umiejętność językową, że już tutaj nasza twarz, nasze pochodzenie nie jest takie ważne, bo jak gdyby porozumiewamy się, czy to nie jest klucz w ogóle do tych relacji? Na pewno ułatwia, natomiast nie, z mojego punktu widzenia to nie jest tak, że mówimy po koreańsku, jest, jakby stajemy się Koreańczykiem w pewnym sensie. Nie, oni nadal wiedzą, że jesteśmy cudzoziemcem. Co więcej, No wiesz co, bo bardzo ja... pilnują, żebyśmy nie byli faworyzowani z mojego punktu widzenia. To jest jednak tak, że bardzo tego nie chcą, pilnują tego, jednak jest bardzo duży współczynnik rywalizacji w środowisku pracy w Korei, tak? Znaczy w ogóle w Korei, tak? Ta rywalizacja, jakby ten nacisk, żeby osiągnąć sukces, jest bardzo silny. Krótkie pytanie jeszcze mamy o benefity. Czy w firmach koreańskich są benefity, są takie programy benefitowe jak u nas w tych bardziej nowoczesnych instytucjach, organizacjach w Polsce? To znaczy w Polsce, jeżeli mówimy o koreańskich firmach w Polsce, nie, znaczy nie mam jakby świadomości, jakby żeby były większe niż w przeciętnej firmie, powiedzmy, tak? Natomiast myślę, że w koreańskich firmach w Korei, no to tak, myślę, że tutaj szczególnie w większych czebolach, czyli w tych większych firmach jak Samsung, LG, no to im wyższa pozycja, tym tych benefitów jest więcej, tym prestiż, tym pozycja społeczna jest wyższa i na pewno można liczyć na więcej. Tak, no ja słyszałem niezwykłe opowieści o gigantycznych, niezwykle atrakcyjnych benefitach dla koreańskiej kadry kierowniczej, która przyjeżdża do Polski na przykład. Po to, żeby im się chciało przyjechać do Polski z rodzinami, to rzeczywiście są kuszeni bardzo dobrymi warunkami. Natomiast tak, natomiast nie przypuszczam, nie wydaje mi się, żeby te benefity w koreańskich firmach w Polsce po prostu były, jakby bardzo różniły się od tych przeciętnych w innych firmach. Dobrze, no to teraz mamy jeszcze parę minut, a ja chciałem Ci zadać takie dość trudne i złożone pytanie, bo wielokrotnie osoby pytają mnie, skąd się bierze ten sukces Korei. Jak to jest, że taki kraj, powiedzmy, nie za duży, w bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej, który był jednym z najbiedniejszych państw po II wojnie światowej, po wojnie koreańskiej na świecie w ogóle, teraz jest po prostu potęgą technologiczną, potęgą kulturalną, jest najbardziej innowacyjnym państwem świata według, nie wiem, rankingu Bloomberga chyba z zeszłego roku. Czy widzisz jakieś takie elementy kultury, to o czym mówiliśmy na naszym spotkaniu dzisiaj, które mogłyby być też pewnym wytłumaczeniem tego? Czy widzisz jakiś taki koreański rys pracy w firmach, które powoduje, że jakoś im się udaje tak fantastycznie, jak to ma miejsce w ostatnich kilkudziesięciu latach? No na pewno ta wspólnotowość, czyli jakby takie poczucie, że coś razem, możemy razem połączyć siły i coś zrobić. To jest jednak faktycznie ich niesamowita siła. W różnych krajach, także w Polsce, różnie to bywa, tak? Często jakby nasze indywidualne interesy są dla nas ważniejsze z różnych względów. Tam oni potrafią przedłożyć, położyć nacisk większy na interes wspólny, tak? Czy wręcz całej społeczności, społeczeństwa. I to widać, tak? To znaczy widać to w sytuacjach takich jak IMF, czyli kryzys gospodarczy w Korei w 1997 roku, kiedy naprawdę Koreańczycy, 1/4 społeczeństwa złożyła się na spłatę długu koreańskiego. To było niesamowite, to była jakaś po prostu suma 2 miliardy dolarów, jeżeli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że nie przekręcam tej kwoty. W każdym razie to było coś niesamowitego, po prostu... Jedną chyba, no już też nie chcę rzucać liczbami, nie pamiętając ich, ale... Ale pamiętam, że to było jakieś 2 miliardy dolarów. To była niesamowita kwota, a tak naprawdę po prostu wszyscy, którzy mogli przeznaczyć złoto kosztowności na spłatę długu krajowego, to zrobili. To był niesamowity gest, więc to jest przykład tego, jak bardzo potrafią się zjednoczyć. Widać to też w sytuacjach, kiedy dość regularnie w Korei dochodzi do powodzi i to jest zupełnie naturalne, to jest zupełnie normalne, że Koreańczycy natychmiast też tutaj się jednoczą i wpłacają pieniądze na ofiary, na osoby, które straciły dom, które są w trudnej sytuacji. Jeszcze może powiem o tym chwilę, że tak naprawdę widać to też w takich sytuacjach, kiedy
Kiedy Koreańczycy jakby bardzo, bardzo potrzebują tej pomocy, tak? Kiedy relacje też w relacjach między starszym a młodszym, to jeżeli ten młodszy na przykład mniej zarabia, to ten starszy będzie wspierał finansowo tego młodszego, tak? Więc Czyli to jest tak, widoczne. lojalność, Tak. poświęcenie, wspólnotowość. A Tak. powiedz mi, czy w twoim doświadczeniu zawodowym widziałaś innowacyjność? Bo dla mnie jest to fascynujące, że w Korei ta innowacyjność jest jakaś taka absolutnie niezwykła. Ciągle szukanie nowych rozwiązań, nowych produktów, nowych sposobów. Czy twoje doświadczenie też to potwierdza? Tak, co więcej, mogę powiedzieć, że znaczy mogę podać tutaj przykład z dziedziny kultury, tak? No bo tutaj w tej branży trochę już pracuję. Jakby świetnym przykładem jest to, co się dzieje w branży filmowej. W 90-tych latach ktoś w rządzie koreańskim zauważył, że Jurassic Park zarobił jakieś ogromne pieniądze, tak? I porównał to do sprzedaży samochodów Hyundai i powiedział, no zaraz, jak to jest? To znaczy, że można zarobić na filmie takie pieniądze. I od tamtej pory rząd koreański stworzył cały program jakby wsparcia przemysłów kultury i widać naprawdę tego efekty. Dzisiaj chociażby dzięki temu film Parasite dostał Oscara, dzięki temu kinematografia koreańska tak urosła w siłę. Więc jak najbardziej wydaje mi się, że tutaj to jest świetny przykład na to, jak Koreańczycy potrafią cierpliwie i jednostajnie jakby tutaj inwestować czas i pieniądze na określony cel, tak? No właśnie, jeśli mówimy o przemysłach kultury, to co dla mnie było absolutnie innowacyjne, to jest to, że rząd koreański nie bał się inwestować w K-pop, inwestować w kulturę popularną, która w Europie, no, dla rządów była taka, nie była, że tak powiem, tym, w co należy inwestować pieniądze podatnika, żeby promować naszą kulturę za granicą, prawda? Koreańczycy nie mieli z tym żadnego problemu. E-sport na przykład. Tak. Tak. Od razu państwowa instytucja, która zajmuje się promocją tego, proszę bardzo, pieniądze idą i jedziemy. Jasne, Także. jasne. No i teraz, no i widzimy, tak, BTS, widzimy to, co się dzieje. To jest naprawdę niesamowite. Jeszcze myślę, że 20 lat temu nikt nie był w stanie sobie wyobrazić takiej sytuacji, a w tej chwili faktycznie no, K-pop króluje na całym świecie, tak? BTS występuje w amerykańskich programach, jest wszędzie, można powiedzieć. I w ONZ-cie. I w ONZ-cie, tak jest. Naprawdę jest to ogromne osiągnięcie, ale ale trzeba powiedzieć, podkreślić, że to się nie stało tak samo z siebie po prostu. To jest naprawdę bardzo dużo nakładów pieniężnych, ale też cierpliwości i takiego uporu, żeby dążenia do celu, tak? Nie jednostki, ale dużej grupy osób, że tak powiem, które jednak też kontynuowały tą politykę przez lata, bo przecież zmieniały się rządy, ale jednak to też jest istotne, że jednak gdzieś ta polityka była kontynuowana i widać tego efekty. Ewa, mamy jeszcze dwa pytania, więc spróbujmy bardzo szybciutko na nie odpowiedzieć, tak super, super szybko. Pierwsze dotyczy wątku molestowania kobiet w sytuacjach służbowych. Pytanie jest takie, czy to jest powszechne w Korei? No, mówiliśmy trochę o Me Too, jakoś tak szybciutko, jakbyś mogła się ustosunkować do tego. Molestowanie kobiet w sytuacjach służbowych. Wydaje mi się, że obecnie jest tego mniej, tak? Znaczy ruch Me Too tutaj bardzo dużo zmienił i Koreańczycy bardzo boją się takich sytuacji nawet powiedzmy niejasnych, jakichś niepewnych, więc bardzo unikają, z tego co czytałam, z tego co słyszałam, unikają różnego rodzaju takich, no nawet tak jak mówiliśmy o karaoke, tego typu sytuacji, żeby nie być właśnie posądzonym o to, a dzięki ruchowi Me Too to też jest traktowane bardzo poważnie, tak? Poza tym przy obecnych technologiach bardzo łatwo coś zarejestrować, taką sytuację, mieć jakiś dowód, więc myślę, że tutaj ostrożność jest zdecydowanie większa niż kiedyś to bywało. Tak, pamiętajmy, że Korea jest krajem, gdzie jest bardzo duże nasycenie kamer wszędzie na ulicach, także w Seulu zaułek bez kamery jest chyba rzadkością.
Podobnie jak w Londynie, to Tak. jest jeden z tych miejsc, gdzie wszędzie jesteśmy pod obserwacją. Drugie pytanie dotyczy wpływu pandemii na relacje pracowników w korporacjach, no bo jeżeli nie mogą się spotykać, czy to trochę uważasz wpłynęło negatywnie na te relacje, że Na jednak. pewno, na pewno. To znaczy, jeżeli mamy spotkania przez kamerę, znaczy tutaj to, co się dzieje poza spotkaniami oficjalnymi w środowisku pracy w firmie koreańskiej, ma ogromne znaczenie, tak? O wiele większe niż w firmie nawet polskiej czy amerykańskiej. Tamten, to, co się dzieje gdzieś w tle, czasami ma większe znaczenie niż to, co się dzieje na oficjalnym spotkaniu, więc jeżeli tego nie ma, to oczywiście, jak znam Koreańczyków, to oni na pewno, zresztą widzę to sama to jakby w tym uczestniczę, mają różne inne sposoby na taką sytuację, chociażby ich komunikator Kakao, na którym mogą wymieniać się informacjami, odbywać nieformalne rozmowy, często wolą załatwiać różne sprawy właśnie nieformalne tą drogą, a nie mailową, a mailową już tylko pisać oficjalne informacje czy decyzje, informować o decyzjach. Więc tak, na pewno znajdują sposoby na to, co nie zmienia faktu, że jest to duże utrudnienie. No tak, czyli wracamy do relacji, relacje, relacje. Ewa, Tak. bardzo Ci dziękuję. Sądzę, że dowiedzieliśmy się mnóstwo o Korei, o pracy w koreańskiej firmie, o relacjach właśnie. Mam nadzieję, że to było wszystko interesujące, a sądząc po liczbie pytań, no to wydaje mi się, że chyba tak. Także Ewa, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkim naszym widzom, słuchaczom chcę powiedzieć jeszcze i przypomnieć, że mamy nie tylko ten webinar, mamy też w strefie kultur Uniwersytetu SWPS blog. Wszystko znajdziecie na naszych playlistach na YouTubie. Wszystkie nasze webinary są również produkowane w formie podcastów później. No i na Facebooku również mamy grupę, gdzie możecie z nami wchodzić w interakcję. Także bardzo, bardzo do tej interakcji zapraszam. I zapraszam na kolejny webinar, który odbędzie się już 19 listopada i też będzie o Korei. A to z okazji Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków. Będziemy rozmawiać o Squid Game, który oczywiście jest serialem i nie jest na festiwalu, ale również o kilku festiwalowych filmach koreańskich i będziemy się starać znaleźć jakiś wspólny dla nich mianownik. Także bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za obecność na dzisiejszym webinarze i oczywiście dziękuję bardzo Ewie Chwilczyńskiej, która była naszym gościem. Dziękuję bardzo.